ładny dom. Ho, ho, ho. No, pięknie. Dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Strasznie się rozpadało. Szukam zatem wiaty albo daszku i wówczas rozpocznę opowieść w kolejnym odcinku markowego vloga fotografii. Ale leje, ale leje. No dobra. Pobawmy się troszkę obiektywami. Oj, 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 oj. Całe szczęście, że to tylko kubek. Ach, no dobrze. Czas na odrobinę kawy. Śnieg zaczyna padać z deszczem. Czas zaczynać kolejny odcinek markowego vloga o fotografii. Dziś opowiem Wam, od czego zależy 95% sukcesu fotografii krajobrazowej. Myślisz, że od aparatu lub obiektywów albo innego magicznego sprzętu? Niekoniecznie. Fotografia, a szczególnie fotografia krajobrazowa, sprawia mi wiele radości. Jednak każde dobre zdjęcie wymaga sporej dawki wysiłku i włożenia w nie całego serca i wszystkich umiejętności. Wówczas mogę cieszyć się wspaniałym kadrem. Jednak warto nieustannie pamiętać, że w fotografii pejzażowej mnóstwo elementów nie jest zależnych od nas. Na owe 95% sukcesu fotografii krajobrazowej składa się wiele czynników, ale postaram się powiedzieć o kilku najbardziej istotnych. Po pierwsze, jak zwykle w fotografii krajobrazowej istotne jest światło. Światło dopasowane do pomysłu na kadr. Raz będzie to światło złotej albo błękitnej godziny, ale innym razem będę marzył o tym, żeby mieć zamglony dzień lub wręcz będę potrzebował ciemności nocy. Fotograf musi umieć widzieć światło i jego podstawowe cechy. Barwę, kierunek, natężenie, charakter. Musi też wiedzieć, jak owe cechy światła może wykorzystać, aby tworzyć piękne kadry. Światło umożliwia widzenie obiektów, ale to cienie pozwalają zobaczyć ich formę. Zatem nie ma dobrego zdjęcia krajobrazowego bez światłocienia. Jeśli chcesz być dobrym fotografem, musisz patrzeć na światło. Nie tylko na to, co cię otacza, ale patrz, czy światło pomaga w uzyskaniu ciekawego ujęcia. Jakimi cechami można je opisać i czy pozwala na ulepienie z niego wspaniałego zdjęcia. Fotografowie to użytkownicy światła. Mamy szczęście pracować z najpiękniejszym i najbardziej ulotnym tworzywem, jakie dano twórcom na świecie. Postaraj się to docenić, jednak trzeba się owo światło także nauczyć zatrzymywać w odpowiedniej porcji. Jak widzisz, ze światłem wiąże się pomysł na ujęcie. Pomysł jest rezultatem kilku naszych działań oraz całkiem sporej dawki przypadku. Musimy po pierwsze poszukać wspaniałych miejsc, w których warto zrobić zdjęcie. Ten etap tworzenia zajmuje mnóstwo czasu. Wędruję z plecakiem i szukam dobrych plenerów. Zastanawiam się, o jakiej porze najlepiej jest fotografować odszukane przeze mnie miejsce. Myślę o tym, o jakiej porze dnia warto tu być, aby kadr był najbardziej interesujący. Potem odwiedzam owo miejsce i staram się wykonać zdjęcie, które będzie mnie radować, czyli będzie najbardziej zbliżone do mojego pomysłu. Jak się domyślasz, każdy plan może pokrzyżować pogoda, która nie dopasuje się do moich potrzeb. Zdarza się, że dla dobrego kadru bywam w jakimś punkcie kilka razy z rzędu i finalnie nie jestem zadowolony z efektu. Innym razem wystarczy jedna szybka wizyta i wszystko układa się w sposób wyśmienity. Wiele osób ma kłopoty z poszukiwaniem dobrych miejsc na swoje kadry. Dlatego oglądamy tak wiele podobnych zdjęć wykonanych w tych samych punktach. Takie zdjęcia kalki,
Jednak bycie w tym samym miejscu, w którym ktoś zrobił udane zdjęcie, nie gwarantuje sukcesu. Nie tylko za sprawą pogody ważna jest samodzielność, rzemiosło, czyli obsługa aparatu oraz własny pomysł na zdjęcie. Generalnie w każdym rodzaju fotografii ważna jest samodzielność, systematyczność, cierpliwość i kreatywność. Na przykład jeśli dla naszych kadrów poszukujemy wspaniałego światła, poranka, według mnie nie ma lepszej pory na fotografowanie niż poranne światło, musimy wstawać wcześnie i znosić mnóstwo trudów. Jednak jedna wizyta w plenerze może być niewystarczająca. Czy masz siłę i czas, aby przez kilka dni z rzędu powtarzać owe niewygody po to, by zrobić zdjęcie marzeń? Piękne kadry wymagają cierpliwości, czasami długich godzin czekania i potem bardzo szybkiego działania na granicy automatyzacji ruchów, ponieważ piękne światło pojawia się na kilkadziesiąt sekund i bezpowrotnie znika. Umiejętności rosną wraz z liczbą wykonanych kadrów, połączonych ze świadomą analizą, czy otrzymuję takie zdjęcia, na których mi zależy. Czy są to kadry, o których marzę? Jeśli nie, to dlaczego? Oczywiście bardzo pomocne są wszelkie sugestie osób, które są naszymi nauczycielami. Takie konsultacje otrzymują uczestnicy mego kursu fotografii krajobrazowej w formie filmów wideo. Przygotowuję specjalne filmy z odpowiedziami na pytania oraz oceną zdjęć. Link do kursu jest pod filmem. Warto skorzystać. Szybko Twoje zdjęcia krajobrazowe staną się lepsze. Widzę to po postępach osób uczestniczących w kursie. Nie będę rzecz jasna zaprzeczał, że nie ma absolutnie znaczenia sprzęt, jaki jest przez fotografów krajobrazu użytkowany. Jednak zwrócę uwagę, że z reguły on jest przeceniany i bardziej pracujmy nad umiejętnościami posługiwania się obiektywami niż nad doborem korpusu. I na koniec jeszcze jeden bardzo ważny element sukcesu fotografii, także krajobrazowej, którym jest szacunek wobec natury, którą fotografujemy. Bez zachwytu nad darami, które otrzymujemy i bez chęci zachowania ich w nienaruszonym stanie, nie ma szans na wspaniałe kadry. Jeśli nie ma w nas dobrego nastawienia do świata, który fotografujemy, nic nie będzie nam wychodziło. Jeśli natura daje nam odpoczynek i dobre emocje, potrafi wzruszyć i zatrzymać, jest szansa, że zdjęcia będą coraz lepsze, ponieważ będą wynikać z potrzeby naszych serc. Osobiście nie lubię zdjęć agitek propagandowych, dlatego prawie nie oglądam współczesnego fotoreportażu, bowiem najczęściej są to zdjęcia wykonane pod tezę. No, być może jednak jest to temat na oddzielny film. Trzeba kochać to, co się robi, inaczej natychmiast w każdym kadrze będzie widać fałsz i zakłamanie. Ujęcia robione, bo tak wypada je wykonać, są po prostu sztuczne i nie wywołują dobrych emocji. Jeszcze raz podkreślę. Zdjęcia wyglądają sztucznie, jeżeli kopiujesz jedynie czyjeś ujęcia i nie wynikają one z potrzeby Twego serca. Owa imitacja jest natychmiast widoczna, bowiem emanuje brakiem szczerości i emocji w kadrze. Świat, który mnie otacza, nieustannie mnie zachwyca i fascynuje. Do tego stopnia, że często podczas swoich plenerów nie robię zdjęć, a jedynie podziwiam obrazy, które pojawiają się przed moimi oczyma. To takie ładowanie wewnętrznych akumulatorów, które pozwalają przetrzymać nawet najcięższe czasy. Instynktownie, jako ludzie, potrzebujemy piękna i warto robić wszystko, aby mogło nam nieustannie towarzyszyć. Trochę było zimy, dosłownie kilka godzin, a może dwa dni. Udało mi się zrobić kilka kadrów, potem ta zima zniknęła. Zastąpiła ją po prostu typowo jesienna plucha. Nie wiem, jak jest u Was, ale
Nade mną nieustannie chmury. A tyle było ciekawych tematów do sfotografowania. Na nocnym niebie szczególnie. Minęły mnie roje geminidów, meteorów. Nie widziałem też komety. Trudno. Tak to już bywa. Jak już powiedziałem dzisiaj, wiele, wiele rzeczy jest od nas absolutnie niezależnych. I to już wszystko w tym odcinku Markowego vloga o fotografii. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Śnieg z deszczem. No to chyba już dzisiaj po moim plenerze. Trzymajcie się. Cześć.